Cześć! Dziś pracuję w duecie. W naszym dwuosobowym teamie oprócz mnie jest jeszcze Zuzia. Główny spec od wykończeń. Tapetę, jaką wybrałam, jest to tapeta na flizelinie o podwyższonej odporności. Wzór zaraz zobaczycie na ścianie. Trochę różu, trochę popielu. Myślę, że jest to taka uniwersalna tapeta i kolorystyka też nie będzie się z niczym gryzła, tym bardziej, że mamy jasne wnętrze. Zaczynamy? Do tego zadania wybrałam tapetę na flizelinie. Jest to tapeta, którą można myć. Przy dzieciach na pewno jest to duży plus. Do jej przyklejenia użyję tej samej taśmy, którą kleiłam tutaj tą tapetę oraz w łazience na lusterko. Jest to taśma dwustronna do wykładzin. Super mocnym klejem. Zaraz pożegnamy się z tą brzydką ścianą. Pa, pa, ściano. Musiałam kupić drugą rolkę. Resztka tamtej starczyła tylko na tyle. Także obklejam dalej. Powiem Wam, że gdybym wiedziała, że to tapetowanie jest takie łatwe, to chyba bym obtapetowała tą przyczepę od góry do dołu. Jest to banalnie proste na tą taśmę dwustronną. Godzina czasu i taki efekt. Jak dla mnie super. Każdemu polecam. Tym bardziej, że nie widać tej struktury ściany, która była pod spodem. Wszystko ładnie się łączy. Gdzieś pod światło delikatnie może widać w jakichś miejscach łączenia. O, widzicie? Ale to naprawdę trzeba się przyjrzeć. Z takiej perspektywy nic nie widać. Efekt super. Polecam. Powiem Wam, jakie miałam szczęście. Zostało mi dwa kawałki tylko tej tapety. Jeden taki metrowy i drugi taki wąski, ale długi, co został po odcięciu tutaj tej części z drzwi. I akurat na górze tak ładnie się połączyły, że idealnie zostało, żeby zrobić tutaj i tutaj do dołu.
kwart na tą przestrzeń całą poszło równa rolka tapety. Bardzo mało skrawków zostało, więc jeśli macie taką samą przestrzeń, to jedna rolka idealnie. Zobaczcie, jak wyglądają zasłonki z przyczepy, jak odbarwiło je słońce. Tu, gdzie były złożone, mają jeszcze kolor. Zrobiło takie paski. Kupiłam barwnik bez gotowania, do barwienia w pralce. Zobaczymy, czy sobie z tym materiałem poradzi. Jeśli tak, no to fajnie, zaoszczędzi się kilka stówek na nowych zasłonkach. Oby się sprawdził. Zawartość torebki rozpuść w 1 litrze gorącej wody, dodając 2 garści soli. Okej, okay. Zawartość tego opakowania wystarczy na zabarwienie 500 gram tkaniny. Jest to kolor róż. Niestety nie znalazłam takiego koloru, jak mam zasłonki. Ale żeby chociaż trochę te przebarwienia zabarwić, będą takie odcienie na zasłonkach. Mam 4 opakowania na całość. Podzielę je na 2 prania, bo w jednej pralce mi się nie zmieści, bo mam mało wsadu. Mam już wody, jeszcze troszkę sobie doleję gorącej. Do tego trzeba dodać 2 garści soli. Może być kuchenna, może być taka do prania. No, powiedzmy, że 3 łyżki na 2 opakowania. Nie będzie, że to 2 garście. Wygląda jak barszcz czerwony. Program syntetyczny. 60 stopni bez pukania. No zobaczymy, jak to będzie. Wpadłam w szał tapetowania i postanowiłam obtapetować jeszcze drzwi od wewnątrz. Tą tapetą, którą użyłam na lusterko. Tą, która jest tutaj. No i Kamek zamontował nam kinkiety. Da-dam! Na 12. Wpadłam na taki pomysł, bo jak każdy wie, na tych stronach poświęconych przyczepom są dość drogie kinkiety, to oświetlenie LEDowe i to jest zwykły kinkiet domowy, najzwyklejszy na 230, ale jest żarówka na zwykły gwint i to jest żarówka pod 12. Więc jeśli nie chcecie przepłacać, nie chcecie płacić sporo więcej za oświetlenie typowo do przyczepy, możecie skorzystać z oświetlenia w domu. Tak pozawieszałam, bo dzieci mi tutaj strasznie pstrykolą. Ja przez pomyłkę kupiłam białe żarówki. Koszt żarówek to był 45 zł. To jest zwykły gwint. Do każdego zwykłego domowego żyrandola, kinkietu i innych rzeczy, lampek go wkręcicie i przerobicie tym samym
wasz punkt światła na 12 W. Teraz mamy prąd z akumulatora i pod 12. Tak oświetlają te lampki w nocy. A zaraz zobaczymy, jak oświetlają te same. A te świecą tak. Tutaj też są LEDy pozamieniane. Pokażę wam, jak tutaj to wygląda. O. Zamienione są zwykłe żarówki na energooszczędne LEDy. Siemanko. Dziś wracając z tego, że Dominika usypia dzieci i ja wziąłem się za czyszczenie i malowanie elementów kuchenki i piecyka. A że mamy pandemię, to jeszcze mamy maseczkę, żeby nie musiał tego wdychać. Malujemy farbą na 800 stopni po to, żeby to mogło sobie później być ciepłe i się nim w żaden sposób nie niszczyć. Problem jest taki, że po malowaniu trzeba wypalić farbę, element malowany. Teoretycznie można by to wsadzić do piekarnika na 220 stopni, ale podejrzewam, żeby się to dla mnie źle skończyło, bo Dominika mnie pewnie zabiła, jakbym w domowym piekarniku to wypalał. Więc posłużymy się opalarką. No zobaczymy. No i bierzemy się za malowanie. Kolor biały powinien pasować do elementów, które Dominika już pomalowała w przyczepie. Elementy wytarte, starte papierem, zmatowione, odtłuszczone. Fajnie się zachowała pokrywa piecyka, bo w momencie, kiedy dostała kontaktu z rozpuszczalnikiem, farba po prostu zeszła do zera. Zobaczymy, jak to będzie to wyglądało. Czekamy 5 minut do pół godziny i lecimy kolejną warstwę. Dobra, zaczynamy wygrzewanie. Opalarka teoretycznie 220 stopni ma być. Myślę, że ona daje trochę więcej. Więc na drugim biegu z odległości około 30 cm patrzymy, jak to wygląda. Wydaje mi się, że jest to całkiem nieźle. Pozostawiamy teraz to do takiego utwardzenia, powiedzmy, do jutra. Jutro to wszystko będzie... No piecyk wyszedł najładniej, powiem wam, bo jednak faktycznie zdarcie farby do zera spowodowało, że nie mamy żadnych nierówności, które w przypadku elementów, które posiadały farbę i tylko szlifowania, to nie zostają jakieś takie nierówności. No nic. Jeżeli żonie będzie to pasować, to położymy tu jeszcze najwyżej ze dwie warstwy farby po to, żeby te nierówności pokryć. Dziś nadszedł ten dzień,
zajmuje się podłogą. Trzeba ją w końcu skończyć, tak żeby wszystko ładnie wyglądało. Kupiłam wykładzinę PCV i powalczę. Zobaczę, czy dam radę sama, czy poczekam na Kamila. Pomierzyłam już wszystko i zaraz zacznę docinać w garażu. Jeszcze w jednym kawałku. I efekt końcowy. W jednolitym kawałku. Całość już położona. Tak to wygląda. Tak. Zajęło mi to 5,5 godziny, ale pilnowałam Zuzi w międzyczasie i dodatkowo jeszcze było jej karmienie, co też zeszło z 20 minut. Dlatego myślę, że ktoś, kto nie ma nic do roboty pomiędzy, to spokojnie w 4 godziny dotnie i położy taką wykładzinę. Jeszcze muszę ją przykręcić. Tak sobie pomyślałam, że na samych rogach, tu gdzie odstaje, jakimiś może malutkimi gwoździkami. Bo ogólnie ładnie leży. Teraz efekt finalny. Ładna? Tak. Podoba ci się? Tak. A co ci się w niej podoba najbardziej? Lampy. Lampy? Tak. A będziesz tu spał? Tak. I kiedy jedziemy na wycieczkę? Cały masę.
Nad morze? Tak. O matko. No to jedziemy. Jedziemy. Zrób papa. Papa. Pa.